zaufanie, można by powiedzieć, szczególnie od dolnych inicjatyw Nowoczesnej, no bo jednak jakaś rysa na szkle się pojawiła. Oto lider, który do tej pory przewodził i był takim zwornikiem całego obozu, no zachował się w sposób, jak to mówią, nieracjonalny. Tak? Spoglądam na komentarz Kosiniaka-Kamysza. Nie mówię teraz o politykach PiSu, ale komentarz pana Kosiniaka-Kamysza, który mówi o tym, że Petru wycofał się rakiem z własnych propozycji. Tak, no i teraz ja tutaj przed chwilą, korzystając z okazji bloku tutaj informacji, prześledziłem przez chwilę Twittera, gdzie też tutaj krążą już takie opinie, że to Nowoczesna miała ograć Platformę, a tymczasem Platforma wydaje się, że ogrywa już w pełni Nowoczesną, no bo jakoś tak dziwnie doszło do sytuacji, w której to Petru już nie wie, co, w którym kierunku iść i jak się zachować. Pan Łukasz Policeusz, Fundacja Pułaskiego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Reklama. Wojtek i Reneusz polecają telefony i komputery z rabatem za dodatkowe zakupy. Dokup akcesoria, usługę uruchomienia lub ubezpieczenie, a dostaniesz do 12% rabatu na wybrany sprzęt. Na przykład na laptopa Asus z procesorem Intel Core i7 za 4489 zł. Szczegóły w sklepach. Co to? Technologia tak ma? A niech to! Wszystko mnie ostatnio irytuje. Ciągle mi gorąco. Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie. To tylko menopauza, dlatego nie czekaj, sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis Atrofeminal, żel do nawilżania stref intymnych. Aż tyle? I więcej! Więcej! I jeszcze więcej! Tylko za tyle? I taniej? I jeszcze taniej? Tak! Już od dziś w tygodniu XXL w Lidlu. Bellarom, kawa ziarnista, jedynie 24,99 aż za 1,2 kg. Tylko 24,99. A szynka szwarcwaldzka 9,98 za opakowanie 250 gramów. Jedynie 9,98. Tydzień XXL. Jeszcze więcej. Jeszcze taniej. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Majówka w Wenecji, wakacje w Japonii, jesienny wypad do Paryża. Nie bujaj w obłokach, wejdź na lot.com i już dziś zaplanuj rok tańszych podróży. Bo teraz w polskich liniach lotniczych LOT podróże do 31 grudnia w promocji. Europa już od 199, Azja i Ameryka od 1799 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup dziś, lataj taniej aż do końca roku. Szczegóły na lot.com. Do zakupu? Gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich, nie miałam powodów do radości przez problem z utrzymaniem moczu. Bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. To była reklama.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że od 1 stycznia 2017 roku opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi 7 zł za miesiąc. Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 22 zł 70 groszy za miesiąc. Opłatę wnosimy do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Obecnie można już wnosić opłaty za 2017 rok. Abonament można zapłacić z góry za dowolną liczbę miesięcy. Warto pamiętać, że im większa liczba miesięcy, za które płacimy od razu, tym większa kwota rabatu, którą otrzymamy. To był komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jest 16. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Szefowie ugrupowań zadeklarowali, że będą jutro na sali sejmowej i ich kluby nie będą zakłócały obrad, powiedział Jarosław Kaczyński po spotkaniu w sprawie rozwiązania kryzysu parlamentarnego. Do porozumienia nie doszło, bo prezes Nowoczesnej wycofał się ze swojej propozycji. Pan przewodniczący Petru wycofał się z tego, co sam proponował i w związku z tym do takiego finalnego porozumienia nie doszło. Nie ma możliwości porozumienia z PiS w sprawie głosowań na sali kolumnowej, powiedział lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Chciałbym się spotkać z Grzegorzem Schetyną i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, aby przedyskutować nasz wniosek o skrócenie kadencji Sejmu. Rząd za zaostrzeniem kar za przestępstwa w ruchu drogowym. Cały system jest pełen różnych luk i doszliśmy do wniosku, że musi być zaostrzenie. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Bez porozumienia zakończyło się spotkanie liderów partyjnych w sprawie rozwiązania kryzysu parlamentarnego. Szczegóły zna reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, ocenił, że dzisiejsze i wczorajsze rozmowy w tej sprawie, w sprawie rozwiązania kryzysu parlamentarnego były pożyteczne, ale niestety bezskuteczne i zakończyły się fiaskiem. Jednym z głównych winowajców, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, jest Ryszard Petru, który najpierw godził się na przekazanie budżetowych poprawek sejmowej opozycji do Senatu, a potem z tego zrezygnował. Pan przewodniczący Petru wycofał się z tego, co sam proponował i w związku z tym do takiego finalnego porozumienia, które byłoby bardzo znacznym krokiem w stronę rozwiązania kryzysu i sądzę, że tak naprawdę w ciągu krótkiego czasu by ten kryzys rozwiązało mimo nieobecności Platformy, nie doszło. Natomiast to, co mogę Państwu powiedzieć z radością, to zarówno pan przewodniczący Petru, jak i oczywiście pozostali panowie prezesi i przewodniczący zdeklarowali, że jutro będą na sali sejmowej, nie będą zakłócali obrad, znaczy ich kluby nie będą zakłócały obrad, no i że zrobią wszystko, żeby te obrady rozpoczęły się normalnym trybem. Obwiniany przez Jarosława Kaczyńskiego za to, że zaprzepaścił szansę na kompromis, Ryszard Petru zapewnia, że zrobił wszystko, co w jego mocy, aby zakończyć pat. Lider Nowoczesnej jest rozgoryczony fiaskiem rozmów i w tej sytuacji wnioskuje o skrócenie kadencji Sejmu. Polska może być w paraliżu, jeżeli Trybunał Konstytucyjny lub Prokuratura uzna w przyszłości, że budżet został przyjęty niezgodnie z prawem. Chciałbym się spotkać z Grzegorzem Schetyną i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, aby przedyskutować nasz wniosek o skrócenie kadencji Sejmu. Mogę powiedzieć, że zrobiłem wszystko w ramach racji stanu, co było możliwe do tego, aby Polska nie była w takim paraliżu, jakim jest. Nie udało się. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz nie wyklucza udziału w takim spotkaniu, ale nie chce więcej słyszeć o jałowym sporze między posłami opozycji i rządem. Jego zdaniem są w Polsce problemy, którymi trzeba zająć się bez zbędnej zwłoki. Jest sprawa smogu ASF-u, sprawa związana z ptasią grypą, z brakiem zwrotu VAT-u. Tymi sprawami się trzeba zająć na najbliższym posiedzeniu, a nie tylko samym sobą. Będziemy gotowi jutro do pracy. Nikt nie będzie blokował z klubu PSL mównicy ani sali plenarnej. Chcemy normalnie pracować. Nie wyobrażamy sobie pracy poza salą plenarną. Nie wyobrażamy sobie przeniesienia do sali kolumnowej. Podobnie uważa lider Kukiz 15 Paweł Kukiz, który oprócz natychmiastowego powrotu do normalnej pracy parlamentu domaga się również kar dla posłów, którzy będą ją uniemożliwiać. O braku porozumienia liderów partyjnych w sprawie rozwiązania kryzysu parlamentarnego reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Rząd za zaostrzeniem kar za przestępstwa w ruchu drogowym. Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem nowelizacji m.in. kodeksów karnego i wykroczeń, za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym kierowca pójdzie do więzienia na co najmniej 2 lata. Bezwzględne pozbawienie wolności ma także dotyczyć tych kierowców, którzy jeżdżą bez uprawnień mimo sądowego zakazu.
Zmiany w prawie podyktowane są skrajną nieodpowiedzialnością kierowców, jak tłumaczy wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Cały system jest pełen różnych luk. Rzeczywiście my dokonaliśmy bardzo gruntownego przeglądu przepisów i doszliśmy do wniosku, że musi być zaostrzenie. Tak, by na przykład kierowca jadący bez uprawnień miał świadomość, że popełnia przestępstwo, a nie wykroczenie. Oczywiście chodzi o kierowców, którym prawo do kierowania pojazdami zabrał sąd. Przestępstwem ma być też niezatrzymanie się do kontroli, bo jak przekonuje wiceminister... Często to się dzieje w mieście, stanowiąc bardzo realne, potężne zagrożenie dla nas wszystkich. Dlatego teraz ucieczka z miejsca wypadku ma być zagrożona karą do 5 lat więzienia. Podwyższona ma być też dolna granica za wypadek ze skutkiem śmiertelnym, a wykroczenia drogowe mają się przedawniać po 3 latach od momentu ich popełnienia, a nie 2 jak obecnie. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W 2015 roku ponad 1000 sprawców wykroczeń drogowych nie zostało ukaranych, bo sprawy się przedawniły. Cały czas niebezpieczne dla zdrowia substancje w powietrzu utrzymują się na południu Polski. Jednak prognozy przewidują, że w ciągu najbliższych 2 dni będzie silniejszy wiatr, który pomoże pozbyć się smogu. Stężenia zanieczyszczeń powietrza powoli powinny zacząć spadać, mówi Barbara Toczko z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przewidujemy, że taka istotna poprawa również w województwach południowych nastąpi najpóźniej od czwartku. Lepiej jest już w Warszawie, poinformował wiceprezydent stolicy Michał Olszewski. Jest to efekt poprawy warunków atmosferycznych, umówmy się, bo emisję zanieczyszczeń mamy z komunikacji mniej więcej stałą w dni powszednie. Z kolei w Rybniku ostatniej doby normy zostały przekroczone o 15 razy. Dzisiaj i jutro odwołano tam zajęcia w szkołach i w przedszkolach, mówi Agnieszka Skupień z rybnickiego magistratu. Rodzice, którzy nie mają możliwości pozostawienia dzieci w swoich domach, nie mają możliwości zapewnienia im opieki, mogą dzieci do szkoły przyprowadzić. Nauczyciele będą w szkołach. Na obszarach, na których występują obecnie bardzo wysokie stężenia pyłu zawieszonego, małe dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży i osoby z chorobami serca i dróg oddechowych powinny unikać przebywania na zewnątrz. Natalia Żyto, Polskie Radio. Profesor Piotr Gliński podkreślał, że Indie to wyjątkowy partner gospodarczy. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego wziął udział w oficjalnym otwarciu 8 szczytu gospodarczego w Gujaracie w Indiach. Piotr Gliński stoi na czele polskiej delegacji, w skład której wchodzą przedstawiciele rządu oraz kilkudziesięciu przedsiębiorców promujących polską gospodarkę. W tym wydarzeniu uczestniczy ponad 10 tysięcy przedstawicieli biznesu i administracji rządowej z ponad 100 krajów. Podczas otwarcia konferencji premier Indii Narendra Modi podziękował krajom partnerskim szczytu, w tym Polsce, i podkreślał zarówno niezwykłość stanu Gujarat, jak i całych Indii. Witam wszystkich na szczycie w Gujaracie. Gujarat to ziemia Gandhiego. Reprezentuje również biznesowego ducha całych Indii. Wierzcie mi, Indie stały się najszybciej rozwijającą się gospodarką na świecie mimo globalnego kryzysu ekonomicznego. Jesteśmy 2 największym krajem pod względem liczby naukowców i inżynierów. Wicepremier Piotr Gliński zapewniał, że gospodarka Polski rozwija się dynamicznie, jest otwarta na kapitał i nowe pomysły i zależy jej na rozwoju współpracy regionalnej. Dlatego 2 urzędników wysokiego szczebla z 2 najważniejszych polskich regionów jutro złoży podpisy na umowach o współpracy z regionem Gujarat. Umowy te z pewnością stanowić będą kompleksowe, obopólne korzyści i staną się narzędziem rozwoju biznesu oraz inwestycji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Niewątpliwie przyczynią się też do rozwoju pozytywnego klimatu dla inwestycji. Wicepremier przypomniał, że w ciągu minionej dekady Polska zainwestowała w Indiach 300 milionów euro, zaś Indie w Polsce 2 miliardy euro, ponieważ nasz kraj jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Polska stanowi jedno z 3 najbardziej atrakcyjnych miejsc do inwestycji w Europie. Ma również wiele innych zalet, w tym doskonale wykształcone społeczeństwo oraz strategiczne położenie w sercu Europy. Polska to kraj nieograniczonych możliwości również dla indyjskich kontrahentów i inwestorów.
Wicepremier Piotr Gliński podkreślał też potrzebę wspólnej walki z terroryzmem i wyraził nadzieję, że wspólne wartości tolerancji i demokracji, które łączą Polskę i Indie, stanowić będą podstawę dla owocnej współpracy. Piotr Gliński wyraził również nadzieję, że oba nasze kraje wkrótce staną się rotacyjnymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ i będą mogły angażować się w proces utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Profesor Adam Burakowski z Instytutu Spraw Publicznych PAN uważa, że Indie to ogromny, ale niełatwy rynek. Jednak zdaniem gościa Polskiego Radia 24 Polska powinna spróbować nawiązać współpracę z tym regionem. Są właśnie dwie zasady, które warto stosować, jeżeli na ten rynek się wchodzi. To pierwszy to jest taki, że Polska jako kraj może zaoferować coś nie raczej nie całym Indiom, tylko poszczególnym prowincjom, które są właśnie jak Gujarat zbliżone wielkością i liczbą mieszkańców. To jest jakby ten sam rząd wielkości co Polska. Druga zasada to jest taka, że dobrze mieć partnera w Indiach, który też coś z tego będzie miał i też jakby tę indyjską stronę interesu będzie tutaj doglądał. Rozmowa jest dostępna na www.polskieradio24.pl. W Nowym Jorku rozpoczyna się otwarta debata w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na temat zapobiegania konfliktom. Wystąpi na niej m.in. minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Szef polskiej dyplomacji będzie argumentował, że nasz kraj przyczynia się do utrzymania pokoju na świecie. Polska ma się czym pochwalić, dlatego że od kilkudziesięciu lat jesteśmy przecież członkiem licznych operacji pokojowych. Ponad 70 tysięcy żołnierzy polskich w błękitnych hełmach. No, mieliśmy również ważnych negocjatorów, przypomnę chociażby świętej pamięci pana Mazowieckiego, który działał na Bałkanach. Jeszcze wcześniej profesor Lemkin zdefiniował ważne zagadnienie, to jest ludobójstwo. Jesteśmy krajem, który przyczynia się do stabilności, do bezpieczeństwa świata, a nie jest tylko konsumentem tego bezpieczeństwa. Wizyta szefa polskiej dyplomacji w Nowym Jorku ma związek ze staraniami naszego kraju o niestałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa na lata 2018-2019. Minister prowadzi też rozmowy z doradcami do spraw bezpieczeństwa przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Maluch z Suwałk trafi do Toma Hanksa. To niespodzianka dla amerykańskiego aktora, który polubił polskiego Fiata 126P i przy każdej okazji robił sobie z nim zdjęcia. W Bielsku-Białej, gdzie przed laty produkowano te auta, pojawił się więc pomysł, by znaleźć odpowiedni pojazd i podarować go aktorowi. Ten idealny model, i to po okazyjnej cenie, znalazł się właśnie w Suwałkach. Właściciel suwalskiego malucha chce pozostać anonimowy, ale wiadomo, że ten Fiacik to model sprzed 1975 roku, który znakomicie nadaje się do tego, żeby go wyremontować i dostarczyć do Stanów Zjednoczonych. Tam jako zabytek będzie mógł zostać zarejestrowany i zostanie dopuszczony do ruchu. Maluch Suwałk już najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu trafi do warsztatu do Bielska Białej. Tam przejdzie generalny remont wraz z wymianą części, zostanie odrestaurowany i ozdobiony zdjęciami miasta, w którym ponad 40 lat temu został wyprodukowany. Specjalnie dla Toma Hanksa powstaje także pamiątkowa księga od mieszkańców Bielsko-Białej. Potem zostanie już tylko dostarczyć niespodziankę drogą lotniczą do Los Angeles pod dom aktora. Iza Kosakowska, Polskie Radio Białystok. Ostatniej doby 6 osób zmarło z powodu wychłodzenia. Od 1 listopada, kiedy rozpoczęły się mrozy, w Polsce zmarło 70 osób. Aby pomóc takim ludziom, Caritas Polska prowadzi akcję Dzień Dobry, czy wszyscy żyją, w ramach której strażnicy miejscy z pomocą działaczy fundacji opiekują się osobami bezdomnymi. Janusz Sukiennik z Caritas Polska powiedział w Polskim Radiu 24, że osób zmarłych z powodu mrozów może być nawet więcej, a dokładna liczba zgonów nie jest znana, bo nie wszystkich obejmuje prowadzona statystyka. Są także osoby, które zmarły w szpitalach po przewiezieniu i tych osób nie obejmuje nasza statystyka. To są wszystkie komplikacje związane z chorobą alkoholową, z bezdomnością, z wycieńczeniem, z wyniszczeniem, z niedożywieniem. Czyli mamy do czynienia z naprawdę z dużym dramatem, który się nasila jesienią i zimą. W związku z tym akcja, którą rozpoczęliśmy 2 lata temu razem ze Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy, jest po prostu ukierunkowana na pomoc w przeżyciu tego okresu. Na taką śmierć najbardziej narażone są osoby bezdomne, które bardzo często nie widzą wyjścia ze swojej sytuacji, nie są bezdomne z wyboru i które potrzebują naszej pomocy, dodał Janusz Sukiennik.
człowiek, który jest czasami w wielkim kryzysie życiowym, nawet jeżeli jest uzależniony od alkoholu, bo to nie jest rzadki przypadek w tym środowisku, to jednak nie ma tam żadnego wolnego wyboru. Jeżeli komuś rosną długi w piorunującym tempie, jeżeli ktoś ma rozbitą rodzinę, rozbite życie, stracił kontakt ze swoimi najbliższymi i po prostu nie ma siły, albo nawet nie jest po prostu zaradny życiowo, trudno mówić, że to jest jakiś wybór. Tym bardziej, że jesienią i zimą naprawdę brakuje nam miejsc w schroniskach. Cała rozmowa dostępna jest na stronie www.polskieradio24.pl. Prognoza pogody. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie Polski miejscami duże. Temperatura od minus 18 stopni na południowym wschodzie, minus 13 w centrum do minus 8 na północnym zachodzie i na wybrzeżu. W centrum, na południu i na wschodzie kraju lokalne spadki temperatury do minus 20, minus 18 stopni, a na południowym wschodzie do minus 22 stopni. Wiatr słaby na zachodzie północy i w centrum Polski okresami umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-wschodni i południowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Słuchaj. Listen. Führe. Es könnte. Audi. Słuchanie to nasze imię, źródło inspiracji. Wsłuchujemy się w potrzeby i oczekiwania kierowców, tworząc samochody łączące innowacyjne technologie przyszłości i perfekcję w każdym detalu. Audi. Przewaga dzięki technice. Znajdź swoje Audi w ofercie na modele z rocznika 2016 na audi.pl. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić parę? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Resmopsa. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Resmopsa mi już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg, kapsułki twarde, przeciwwskazania na treść, którąkolwiek substancję, nie dla pacjentów z niestabilną łowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawnym przebytym zawale serca lub uderzeniu mózgu w ciąży podczas karmienia piersią Afrofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Universal Music Polska zapraszają na koncert Haliny Młynkowej Życia mi mało, promujący najnowszą płytę artystki. Cudowny nastrój i folkowo-popowe klimaty zagoszczą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie już 18 stycznia o godzinie 19. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz, 30 minut przed treningiem, biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik. I potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Do zakupów, gotowi, start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Pustynie. Niektóre z nich nie widziały deszczu od 500 lat, więc każda kropla wody jest na wagę złota. Jeśli czujesz, że twoja cera jest jak pustynia, ekstremalnie sucha, szorstka i ziemista, wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż krem. To specjalistyczne serum do twarzy. Jego składniki nie tylko intensywnie nawilżają, ale tworząc kompres, docierają do głębokich warstw naskórka, przyspieszając jego odbudowę. Serum redukuje zmarszczki i wygładza skórę natychmiast po nałożeniu. Regenerum. Doskonałość roku 2016. Majówka w Wenecji, wakacje w Japonii, jesienny wypad do Paryża. Nie bujaj w obłokach. Wejdź na lot.com i już dziś zaplanuj rok tańszych podróży. Bo teraz w polskich liniach lotniczych LOT podróże do 31 grudnia w promocji. Europa już od 199, Azja i Ameryka od 1799 zł. W obie strony z bagażem w cenie. Kup dziś. Lataj taniej aż do końca roku. Szczegóły na lot.com. To była reklama. 18 minut po godzinie 16. Czas na rozmowę Polskiego Radia 24. Adrian Klarenbach. Zaczynamy.
Radio 24. Poseł Kukiz15, Marek Jakubiak, państwa i moim gościem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam. Takiego rezultatu, takiego efektu spotkania się pan dziś spodziewał? W ogóle wszystko nieprzewidywalne, dlatego że to jest jakiś emocjonalny spontan, którego opanować nie można. Tam emocje wchodzą w grę. Panie pośle, ale w ten sposób nie zapytał pan, czy też nie dopytał, które spotkanie mam na myśli? Nie, no przecież wiemy, że ostatnie. Tak, mam nadzieję, że pan o to pyta. Nie pierwsze to i nie ostatnie dzisiejszego dnia. Myślę, że chyba takie wszystkich stron spotkanie, to chyba ostatnie. Platformy nie było, jak wiadomo, na tym spotkaniu. Natomiast wiem, że to w niedobrym kierunku idzie. No, proszę państwa, ustalmy jakby chronologię zdarzeń. Mamy 16 grudnia. Niewątpliwie Nowoczesna rozpoczyna awanturę, mimo że jest poukładane już z mediami. To warto zaznaczyć, bo byłem świadkiem rozmów i zakończenia tych rozmów u pani minister zarządzającej Sejmem. A przez kogo te rozmowy upadły? Te rozmowy, nie, one nie upadły. One zakończyły się konsensusem. Wyskoczyła pani Wielgus na mównicę i zaczęła się awanturować. Byliśmy wszyscy zbulwersowani tym. Powiem, że nawet poseł Grabiec za dużo do powiedzenia po tym wszystkim nie miał, czyli po porozumieniu. Czyli media miały wrócić na tą antresolę, media miały zostać w tych miejscach, w których są, miały mieć usprawnione miejsce, czyli studia miały być dobudowane. Natomiast to spirale nakręciła Nowoczesna ustami pani Wielgus. Potem w rywalizację taką o uciekający pociąg, że tak powiem, dołączyła Platforma Obywatelska. No a dzisiaj to już kociokwik w ogóle. A dziś prezes PiS Jarosław Kaczyński mówi, że to schetyna szuka pretekstów, aby nie spadł na niego ciężar doprowadzenia do kryzysu. Ja myślę, że Schetyna czego innego szuka. On szuka po prostu eventu politycznego. Takiego, jeżeli już nawet nie ma powodu, żeby krzyczeć i wrzeszczeć, to go sam produkuje. Bo proszę zważyć. Dzisiaj się mówi o tym, że ustawa budżetowa została źle, czy nieprawidłowo, w sposób nieprawidłowy uchwalona. Nawet się używa określenia nielegalne. Ale to proszę zauważyć, kto blokował Sejm. Kto jakby przymusił nawet, powiem, ja trochę się dziwię tu marszałkowi, bo ja na jego miejscu absolutnie nie opuściłbym fotela. On jest marszałkiem i on powinien rządzić. Panie pośle, co by pan zrobił? Wprowadził straż marszałkowską? Jakby trzeba było, to oczywiście. Albo jest porządek, albo nie. A przepraszam, jak... A widzi pan oczyma wyobraźnię, jak straż marszałkowska wyprowadza posłów z sali? Albo co gorsza, widziałem takie rzeczy. Widziałem takie rzeczy. Widziałem niestety bardziej na wschód parlamenty, gdzie się posłowie tłuką zwyczajnie. Natomiast chyba do takich emocji nie dojdzie. Natomiast ja widzę wyraźnie emocje u siebie związane z tym, że to jest wyfabrykowany problem parlamentarny. On został wyprodukowany na moich oczach. Mówi pan o eventach. Te eventy odbywają się wczoraj. Przynajmniej dwa eventy miał Grzegorz Schetyna, bo wszude było zainteresowanie, co zrobi Grzegorz Schetyna, jeśli chodzi o wczorajsze spotkanie. To była konferencja przewodniczącego Neumana. Potem odbyła się konferencja Grzegorza Schetyny. I następnie czas wyczekiwania i mowa o Platformie Obywatelskiej i o jej szefie. Napięcia. Tak jest. I stopniowanie do dziś. Po czym odbywa się ta znamienna w skutkach konferencja Grzegorza Schetyny, podczas której w wielkim skrócie on mówi między innymi o tym, że prosi swoich kolegów z opozycji, żeby nie brali udziału w tym spotkaniu o godzinie 14. No i widać przełożenie ma na Petru, bo Petru wpadł w jakąś kakofonię taką wewnętrzną, rezonans. I dzisiaj to nie jest ten Petru, co wczoraj. Ciekawe, jaki jutro będzie. Paweł Kukiz po spotkaniu mówi, że nie spodziewał się, właściwie spodziewał się. Pan powiedział, że niestety polska polityka wygląda tak, że za 5 minut można zmienić zdanie. W kontekście Ryszarda Petru, żeby nie było niejasności. No, to chcę powiedzieć, że poważni ludzie tak jakoś chyba nie mają, że co chwilę jest inny pan Petru. Tutaj z romantycznej postaci, która nagle swoje własne, jakby swoją własną prywatną, ponadpolityczną bierze, a teraz nagle przywódca narodu teraz będzie rozwiązywał Sejm. No, mówię, to już się śmieszne zaczyna robić. Ja tak naprawdę już czasami hamuję się w wypowiedziach, bo to już zaczynam prowokować do wypowiedzi takich bardziej radykalnych w kwestiach ocen postaw politycznych. To nie radykalnie. Władysław Kosiniak-Kamysz zadał pytanie i od razu na nie odpowiedział. Jaki wpływ może mieć Nowoczesna na samo rozwiązanie Sejmu? No,
Odpowiedź jest oczywista. Żadna. Podobny jak PSL, czyli prawie żaden. Ja, coś się stanie, ja tak czuję w powietrzu, że coś się stanie. I stanie się mianowicie chyba to, że tak Nowoczesna, jak i PO się podzielą. I powstanie chyba trzeci klub, tak? Coś tak na moje wyczucie. Trzeci klub może powstać. Z tych ludzi, którzy są niezadowoleni z tego, co robi Schetyna w PO i tych ludzi, którzy w Nowoczesnej nie mogą patrzeć już na Ryszarda Petru i jego piękne oblicze. Kiedy to nastąpi, według pana? Myślę, że na dniach powinno coś takiego nastąpić. Ja nie jestem w stanie, bo to raczej intuicja przeze mnie przemawia niż wiedza jakakolwiek. Natomiast ja bym sugerował, że siedzenie w jednym i dawanie swoimi obliczami namaszczenia panu Petru, żeby te bzdury chodził i opowiadał ciągle, no to przecież bije bezpośrednio w poważnych ludzi, którzy niewątpliwie w Nowoczesnej i w PO również są. To pytam wprost i być może za dosadnie, a Grzegorz Schetyna mądre słowa wypowiada. Dziś podczas tej konferencji, którą już przywołałem, mówił o tym, że on nie widzi rozmów z marszałkiem Senatu. Że to nie marszałek Karczewski powinien prowadzić to spotkanie i te rozmowy, ale marszałek Kuchciński. I od razu odpowiadał sobie dalej, czy też dopowiadał, ale nie taki Kuchciński, który wczoraj w programie w TVP Info 24 minuty mówił o tym, że sprawą protestu posłów powinna zająć się prokuratura. No tu marszałek trochę poleciał. Może nie prokuratura, bo dlatego, że to marszałek Sejmu jest od dyscyplinowania posłów. My jesteśmy wybrańcami narodu, natomiast organizuje pracę naszą marszałek Sejmu. Ale nie jesteście stygmatyzowani na szczęście. Wybrańcami narodu brzmi bądź co bądź trochę dziwnie. Tak, ale nas wybiera naród. Co by nie powiedzieć, nas wybiera naród. W związku z tym to brzemię, które na moich plecach jest, nakazuje mi zachowywanie się takie bardzo wstrzemięźliwe w tej sprawie. Tak naprawdę nie chcemy tych emocji własnych rozlewać, ale już, przepraszam, też nas troszkę bierze, bo my chcemy pracować. My tam poszliśmy po to, żeby pracować na rzecz narodu, a my się ciągle zajmujemy jakimiś, za przeproszeniem, pierdołami wymyślanymi przez pana Pędru czy pana Schetynę. Ja tych panów, oczywiście ja ich widzę tam w Sejmie, natomiast ja w ogóle nie rozumiem już, o co im chodzi. Petru, bo jeżeli oni uniemożliwiają obrady, a potem mają pretensje, że obrady zostały przeniesione, no to go odwalili, potem mają pretensje, że źle się uchwaliło, bo nie tak, jak oni sobie to wymarzyli.